Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk w trakcie konferencji prasowej poinformowała o planach prezydenta dotyczących likwidacji klas wielozawodowych w Zespole Szkół nr 2. Klasy wielozawodowe to miejsca, gdzie w jednym oddziale kształcą się uczniowie w kilku zupełnie różnych zawodach. Część edukacji w zakresie przedmiotów ogólnych odbywa się w szkole, część to nauka praktyczna w wybranym przez ucznia zakładzie pracy. Od nowego roku szkolnego dyrektor Zespołu Szkół nr 2, jak twierdzi przewodnicząca Mularczyk, otrzymał zgodę na przeprowadzenie rekrutacji do 4 takich klas, ale z możliwością wyboru przez uczniów tylko 2 zawodów. W marcu zmieniła się sytuacja i dyrekcja otrzymała pismo, że mogą utworzyć też 4 oddziały, ale 2 oddziały, tak jak przewidywano, miał być to kucharz i sprzedawca, natomiast 2 klasy miały być utworzone, aby klasa była pełnozawodowa w jakimś jednym wybranym zawodzie. Z tego, co uzyskałam informację, udało się zmienić trochę postawę pana prezydenta i utworzyć 2 oddziały, ale 2-profilowe, czyli żeby były 2 zawody. O wyborze profilu klasy ma zdecydować dyrektor szkoły. Bardzo trudno jest stworzyć jedną klasę 36 uczniów, którzy wybierają jeden zawód, więc jest to rzeczywiście problematyczne, bo dlatego, że jeżeli mamy uczniów, którzy wybierają różne zawody, łatwiej jest stworzyć oddział klasowy. Do prezydenta Nowego Sącza została przesłana interpelacja. To skutek, jak podkreśla przewodnicząca Rady Miasta, licznych zapytań od rodziców i pracodawców z regionu. W piśmie Iwona Mularczyk pyta m.in. o to, czym są podyktowane planowane zmiany, czy istnieje w Nowym Sączu inna szkoła publiczna dająca możliwość kształtowania w zawodach takich jak cieśla, stolarz, ślusarz, tapicer czy zegarmistrz i czy Urząd Miasta przeprowadził badania potrzeb lokalnego rynku pracy w tym zakresie. Jakich oszczędności szuka tutaj pan prezydent? Bo nie potrafię zrozumieć, skąd takie działania, które wykluczają możliwość pracy, znalezienia szkoły dla uczniów, którzy chcą właśnie tylko tych zawodów takich niszowych, uczyć się, kontynuować naukę w takim zawodzie, rozwijać się w takim zawodzie. A sami wiemy, że w wielu takich niszowych zawodach brakuje specjalistów. Z prośbą o komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się także do władz Nowego Sącza. W sekretariacie wiceprezydent Magdaleny Majki poinformowano nas, że pani prezydent jest zajęta i odesłano do biura prasowego. Pytania przesłaliśmy drogą mailową, na odpowiedź czekamy.